Już nie mogę doczekać się tego wyjazdu. Duża dawka słońca zawsze pobudza mnie do działania. Ciągle zastanawiam się nad tym, jak zainspirować swoich studentów do kreatywnego działania. Współczesna sztuka zainspirowała mnie do stworzenia własnych prac malarskich. Urzekły nas górskie krajobrazy Tatr, które mieliśmy okazję zobaczyć tego lata. Za każdym razem, kiedy czytam tę powieść, urzeka mnie jej oryginalny styl. Oglądałam film, o którym mówisz, ale nie porwała mnie jego fabuła. Moich przyjaciół z Włoch fascynuje historia Polski. Co cię bardziej kręci, jazda na snowboardzie czy jazda na nartach? Jeśli przełamiesz nudę, na pewno to poczujesz. Czasami ludzie na własne życzenie wpadają w tarapaty i nie mogą przełamać strachu, żeby zacząć od nowa. Niektórzy wykładowcy potrafią zainteresować studentów tematem i wzbudzić w nich entuzjazm. Informacja o przełożeniu końcowego egzaminu wzbudziła radość wśród studentów. Kiedy zobaczyłam plan naszej wakacyjnej podróży, wpadłam w zachwyt. Chcąc stworzyć coś kreatywnego, potrzebuję impulsu do działania. Dawniej potrzebowałam wielu bodźców do nauki, teraz przychodzi mi to z łatwością. Artyści często szukają inspiracji do malowania w naturze. Każdy młody człowiek potrzebuje wzorca do naśladowania. Karol jest zdolny, ale trochę leniwy i potrzebuje zachęty do podjęcia działania. Ta koncepcja okazała się znacznie droższa w realizacji, dlatego szukam środków finansowych do jej rozwoju. Ola zaraża optymizmem i pozytywnym myśleniem wszystkich dookoła. Mam zwariowanego chłopaka, który potrafi zarażać innych chęcią życia. Poszukuję inspiracji i szukam ludzi, którzy mogliby mnie zarazić chęcią działania. Marcin ma temperament i zaraża innych pozytywnym myśleniem.